Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Jak widzicie, zrobiłem sobie tarczuszkę, żebym tutaj mógł się bronić przed innymi. Zobaczcie, ile tutaj jest. Jest ich naprawdę sporo, tylko jeszcze muszę sobie rozjaśnić ten monitor, bo o czym zapomniałem. Zaraz będziemy schodzić na dół. Dlaczego będziemy schodzić na dół? Bo dokopałem się do naprawdę bardzo fajnej rzeczy. Chcę wam pokazać, gdzie się dokopałem, jaka jest moja teraz jaskinia i w ogóle. To zaraz najpierw chyba się zaopiekujemy tutaj tymi... ziomeczkami, którzy tutaj przyszli nam jakby trochę poprzeszkadzać. Dobra, trzeba wyjść tutaj do nich. Zobaczyłem, że teraz mapę mam taką w sumie lepszą, jeśli chodzi o tą tarczę, którą trzymam. Już biegnie, już mnie zauważył. Już sobie myśli, podbiegniemy, zobaczymy co u niego. Tyk, tyk, drugi raz, tyk i trzeci raz. O, marcheweczkę dostałem. Marchewka dla konia będzie dobra. Tam jest pająk. Tutaj sobie przejdziemy. Ty mi jesteś potrzebny, bo ty wybuchasz. I chcesz tam dostać czerep? Kurde, ty się nie zaczynaj. O kurde, patrz ile ich tutaj idzie, zobaczcie. Tych tam cichutko. Proch potrzebuję z niego, to na pewno. Jeden dostał, drugi dostał. Trzeci dostał. Następny hicior. Wybuchniesz tam przy nich. Bo was tutaj troszeczkę za dużo, jakby tutaj się zrobiło. Pa, następny biegnie. Dobra, wypadł proch. Następny, dziękuję bardzo. Zbieramy doświadczenie, które nam się przyda tutaj przy zaklinaniu później. Tyk. Następny cios i jeszcze jeden. Te skakanie to chyba nic nie daje jednak, tak żeście mówili. Ile się tu zrespiło? Człowieku. Patrz. Cześć. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Powiem mamie. Bijesz słabszych. Kurde. Dostajesz takiego ciosa. Dobra, idę stąd. Idę stąd, bo tu za dużo się zrespiło tutaj. Kurde. Macie farta dzisiaj. Dzisiaj się źle czuję. I mi się nie chce tutaj walczyć z wami. I ciekawe, czy ta tarcza coś daje. To zaraz idziemy zobaczyć teraz. Kurde, patrz. Ha. A co ty z jakąś łopatą biegasz? Ty jesteś normalny? Kto żeś tą łopatę dorwał? Komu żeś ukradł? Kurde, ja wam dam łopaty kraść, kurde. Pewnie innemu żeś się ukradł, co? Nie wyrzucił tej łopaty, kurde. Tam jeden. Trzymał do samego końca i zabrał ją do grobu nawet. Tu sobie zrobiłem taki strumyciak mały, jakoś taki tak wodę miałem. To mi omedek przyniósł. Dobry. Potrzebuję trochę nici. Nie masz nici? Co to jest za biedne tutaj takie... biedne stworzenia tutaj. Ja do tego gulgula możemy iść tam gdzieś. Gdzie był ten gulgul? Wiecie, o którego mi chodzi, nie? Tego to tak... tego wodnego zombiaka. Kurde, jak tu pająk... ten na pająku... on na pająku jeździ? Co za chłop? Podwójny. Patrz. Ty mnie zostaw. Ty mnie zostaw. A co, chłop na pająku jeździ. No i co? Ty pojeździłeś już na pająku? Kurde. Kurde. O ty kurde. O ty kurde. Zostaw mnie. O ja go uderzył. Ty kurde, ile was tu jest? Ty kurde. Ja was tutaj załatwię zaraz wszystkich. Na odległość. Ty nie dostał. Ty o kurde, przerzuciłeś. Będziesz strzelać swojego. Kurde. Ła, idzie ten. Chuck Norris tutaj. Pustynny. Kurde. Pójdź nie strzelaj. Patrz. Patrz, atakuje tamtych. Ty. Co tu się dzieje? Kurde, ile was tu jest? Następny. Ile was tu jest? Znowu. Patrz, ty biją mnie z każdej strony. Patrz, ile tu jest strzał już. Dobra, to trzeba się najeść, bo tutaj zobaczcie, jak moje życie tutaj troszeczkę nie podskoczyło, znaczy zmalało. Kurde. Też. Ciry zara się kurde skończy. Ty weź bij ich tam, co? Nie mnie tutaj. Oni do ciebie strzelają, nie ja. Ty to ciosa dostaniesz z tego. Kurde. A to nie ten bulbulbul robił tam ostatnio?
Następny. Te pustynne to są takie, kurde. Dziwne takie. Ty weź mnie zostaw, no kurde, strzelają we mnie tylko. Jakimiś strzałami. Człowiek sobie wyszedł tutaj, żeby poeksplorować, co tutaj jest. Kurde, jaka skinia. Ja bym tutaj nie chciał kiedyś paść. To jest jakiś tam może przypadek, czy dla mnie przypadek. Więc dobrze by było to. O, patrz. Patrz, kurde. Patrz, nie wpadnę tam. Chamie jeden, ty. Kurde. Wioski. Tam jest gniew mięsa. Nie ma nic lepszego? Dzień się robi. Małem na wolności. Jak kiedyś tu kopnę pod siebie, to normalnie. Już sobie współczuję, nie? Ciebie to ja pro potrzebuję, kolego. Kurde. Mi pankami. Tyk. Tyk, kurde. Pająk. Kurde. Oko ci wypadło. Pająku. Kurde, patrz. Ej, nie było? Co jest z tym prochem nie tak? TNT potrzebuję zrobić. Pan następny biegnie. Już ma normalnie ich dość. Dobra, idę. Zobaczymy, co tam się na dole dzieje. Nimi to się tam zajmujemy kiedy indziej. Oni te tak prawdopodobnie spłoną tutaj. Za czas jakiś. Teraz to możecie mnie pocałować. I co? Zaczniecie się polić? Jesteście pod daszkiem, to nie zaczniecie. Dobra, tu dziś było moje wejście. Dobra, to jest mój wspaniały, przepiękny ogródek. Tu jest moje wejście do mojej zacnej jakby jaskini. Do której się udajemy. Dobrze, mam nadzieję, że nikogo tam na dole nie będzie. Że nikt się nie zarespił jeszcze. Jeszcze. Tam jest jeden. Czemu tam jest jeden? Dlaczego on się tam zrespił? Ja tego nie rozumiem. Trochę za daleko poszedłem, jeśli chodzi o kopanie w dół. Tutaj natomiast bardzo fajnie sobie to ogarnąłem. Zobaczcie, jaki długi korytarz. Tu mamy naszego kolegę, który się chyba zgubił. Do widzenia, kolego nasz. To by trzeba było zamurować tutaj. Tutaj takie rzeczy się dzieją, że tu... Ale tu jest pusta przestrzeń. Tutaj się już dokopałem, jak widzicie, normalnie tam... Tu jest ciemność. I tu jest to, co chcę wam pokazać dziś. Zobaczcie. Zobaczcie, co... Odkryłem. Obsydian. Obsydian odkryłem, ale z tego względu go odkryłem, że po prostu tutaj się dokopałem do naprawdę zacnych zacnej jaskini. Tutaj też mam lawę, tylko zapomniałem sobie wziąć oczywiście wodę. No. Łuk mogę wyrzucić do tego. Ale to jeszcze nie koniec. Zobaczcie, patrzcie. Tu mam lazuryt. Tu mam znowu czerwony. Tutaj mam już naprawdę kolejne jakieś tam jaskinie. Tu mam w ogóle lawę. Tam jest żelazo. Tam jest węgiel. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś jeszcze jakiś diamencik by był. Kurde, spadłem. Na twarz. Tu by się tak przydało. Troszeczkę tutaj może to rozświetlić. Poczekaj, bo tak. W ten sposób byśmy tutaj zrobili. Idealnie. Tutaj jest ok. Teraz tak, idziemy tutaj. O, to są nietoperze. To jest nasz kolega, który daje nam proch. Tak więc wszystko wszystkim. Ale kolega nam wybuch. Powodując jakieś tam zniszczenia. Tu jest ich więcej. Gdzieś. Nietoperze mi chyba nie mogą nic zrobić. Tu jest jeszcze... żelazo. Dobra, tam gdzieś sapią. Tam gdzieś sapią. Dobra, ja stąd idę. Rozwali mi wejście tutaj. Najnormalniej w świecie. O kurde. Trochę trzeba jakoś... O nie, one gdzieś tutaj są. I on jest... na jakimś troszeczkę odmiennym... poziomie jakby. Tutaj jest, tutaj sapia. Zobacz, patrz. Dwóch tam ich jest. Sapiących. A to ja gdzieś źle poszedłem. W takim układzie.
Kurde, nie ty miałeś dostać. Normalnie nie strzelaj w swojego. Nie strzelaj w swojego. O, i dwóch załatwionych od razu. Kurde, to jest baba. Dobra. Pozbyłem się lawy. I tak jakby pozbyłem się problemu. No nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żebym się pozbył problemu. Tylko ze względu, że ten problem nadal tutaj istnieje. I nadal gdzieś tutaj mi sapią. Tu gdzieś jest. Dobrze. Aha, dobra, bo ja sobie zbudowałem na górę, a niepotrzebnie, bo ja tutaj musiałem iść. Pokoloko. Pokoloko, dobra, tutaj bym mógł się przebić tak naprawdę już na dół. Zrobić sobie takie ala wyjście. W tym miejscu. Tutaj, tutaj, cyk. Jeszcze jedno by mi się przydało. Mam schody jakieś? Nie mam schodów. Kurde, to będzie problem. Dobra, to rozwalamy to w taki sposób. Schody sobie tutaj później przyniosę. Zrobię sobie tutaj takie wejście ładne. Kurde, mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakiejś lawy. Nie chciałbym jakiejś takiej niespodzianki tutaj dostać. W postaci jakiegoś spalenia mnie. Ten obsydian bym sobie tutaj zabrał. Tylko ja się boję, że on mi się spłonie całkowicie. Dobra, czyli tak, idziemy tutaj tędy teraz. Pokażę wam następną odnogę. Następną jaskinię, jaką mi się udało tutaj... Tapie. Ale to tym się nie przejmuję. Tutaj jest w zasadzie wszystko ładnie, pięknie. Tak zrobione, że po prostu gdzieś za rogu mi nie wyskoczy. Jedynie może mi gdzieś spaść z góry, bo góry nie ten. Nie zalepiałem. Ale to na bieżąco można w sumie teraz sobie robić. Jak ci będą jeszcze jakieś prześwity, to tam sobie będziemy to wszystko tutaj zalepiać. Tu jest jakiś jeden prześwit z góry. Tak dla bezpieczeństwa, żeby tutaj się nic nie rozpiło. To raczej nie powinno. Dobra, tutaj wychodzimy za rogu. Tutaj się nic nie dzieje, tutaj się nic nie dzieje. Sama pochodnia, tak jak widzicie. Dochodzimy do takiego placu i mamy następną jaskinię. O kurde, ile tam jest. Dobra, inaczej. Inaczej, sami się zaraz powytukacie tutaj. Kurde. Mam niby tą tarczę, ale to tak średnio z jej używaniem, jak mam łuczek. Ale dobra. Tam się unicestwieni, to bym mógł w sumie sobie zalepić już. Patrz. Następni są. Oni tam są nienormalni. Tutaj jest jakieś wyjście w ogóle. Zejście, wyjście. Patrz, biegnie, idzie. Bombaryła. Tak go tutaj unicestwić. Dobra, załatwiony. Patrz, następny, skąd oni się tam biorą? Tych cię tutaj. Na dwa, to na trzy. Na trzy, mocniej naciągnięte to na trzy. Wezmę sobie to oczywiście. Doświadczenie i tak dalej. Ciemno. Ładna jaskinia, ładna, nie powiem. Nie widzę diamentów. Nie widzę diamentów, gdzie to jest tutaj to zejście? Jest w ogóle do jakiejś innej odnogi chyba. No i dobra, jesteśmy tutaj, tak? Jesteśmy tutaj, tu jest lawa. Tu się zaczyna lawa. A to chyba w lawie się spaliło. O! Mamy żelazo. Mamy lawę. Mamy jakiegoś łucznika. Który gdzieś tam chodzi sobie. Ale dobra, to lawa to w zasadzie nie problem. Bo lawa zostanie tutaj. Dobrze strzelał do mnie. A jednak chyba nie. Lawa zostanie tutaj z nami jednak na dłużej. Jakby nie było. Dobra, zalepmy to. Troszeczkę ciemno się tutaj zrobiło. Ale to cyk. O, cykniemy sobie. Też żelazo zbijemy, bo teraz przynajmniej na mnie... Kurde. Padnie do lawy. Trzeba jakoś stanąć tak blisko. O, żeby go wyłapać od razu. Dobra, tutaj już lawy nie ma.
Mam nadzieję, że mnie zaraz ta lawa nie zaleje gdzieś tutaj. Kiepsko by było, naprawdę. Kurde, dobra, uratowałem. Jest. Tutaj jest jeden, tam nic nie idzie. Na całe szczęście. I tak się będę próbował przekopać troszeczkę dalej jeszcze, bo będę miał zamiar zrobić kilka takich tuneli. Ponieważ chciałbym tutaj jednak trochę tych diamencików poznajdować. No i dobra. Idę dalej. Mam nadzieję, że dojdę do... Chociaż nie, bo mogę troszeczkę się przekopać dalej. Tutaj już jakiś dziwny chyba materiał. Nie, to tak w ciemności tylko wyglądało. Słyszę to jakby jakąś wodę, jakby ktoś strzelał tutaj z łuku. Nie wiem, czy to nie nasz kolega po prostu, który jest gdzieś tam obok. Do nas nie ładuje. Widzę, że mam żelazo następne. Żeby mnie tylko zaraz nie zalało tutaj gdzieś. Nie ma nigdzie wody, nie ma nigdzie wody. Ale wodę słyszę. Dobra, przynajmniej nie ma lawy. Chyba strzelił jeszcze raz. Tak mi się jakoś tutaj wydaje. Nasz kolega, który jest niecierpliwy niestety. To żelazo znowu? Patrzcie, ile żelazo tutaj. Żelazo mi się przyda. Chociaż tak naprawdę to przydałoby mi się, wiecie co? Diamenciki by mi się przydały. Jeszcze. Żeby sobie zrobić takie pełne zbroje i tak dalej. Bo póki co, to mam tylko parę sztuk tego. Dobra, skończyły mi się materiały tutaj. Bierzemy bruk. Bierzemy bruk i lecimy dalej. Bo oczywiście lepiej wykorzystać bruk niż jakieś tam, powiedzmy, inne materiały. Bruku to mamy tutaj co niemiara. Fajnie by było teraz wrócić gdzieś. Tylko, że teraz tak, jakbym się przekopał gdzieś tutaj w lewo, to pewnie trafiłbym na lawę. Ożeż, kurde, zobacz. I to nie jest po prostu coś, że coś z łuku ktoś strzela. Tylko to dźwięk lawy. Ja nie mogę tego zamurować tutaj. Tak zrobimy. Tam ją może jakoś poparzyć, spalić coś. Nie wiem, czy jest sens w ogóle tutaj iść, zobaczcie. Jest sens tam brnąć w to wszystko. Tutaj to słabo to widzę. Naprawdę kiepsko. Wydaje mi się, że jednak trzeba będzie zawrócić i może kopać w jakimś innym kierunku. Tego to raczej na pewno tutaj nie zgarnę. Zgarnąłem tutaj. Dobra, tutaj cyk. To mam nadzieję, że mi nikt nie wychodzi. Nikt mi nie wychodzi. Robimy sobie taki chodniczek tutaj jeszcze. Jeszcze jeden. To można zbić. Próbujmy to bokiem obejść, no bo inaczej nie ma tutaj jakby takiej innej możliwości na szybkiego. Kurde, mam nadzieję, że to się nie będzie jakoś tam ciągło w nieskończoność. Bo fajna jaskinia mi się tutaj zapowiadała. A wychodzi na to, że po prostu będę musiał zaraz tutaj użyć więcej niż planowałem. Troszeczkę ciemno się tutaj robi jakby. Lawa powoli znika. A więc i światełko tam powoli znika, nie? Tutaj, żeś zbudował to oczywiście. Buduj to dookoła. Okej. Okay. Zobaczcie, jaki piękny chodnik tutaj powstaje już. Trzeba będzie to jeszcze oświetlić. Tutaj możemy cyknąć sobie jedno światełeczko. Zaraz sobie zobaczymy, czy jeszcze gdzieś dalej będziemy coś cykać, czy już nie. A mamy taki ładny tutaj chodniczek. Tutaj. Zaraz będziemy tutaj mieli lawę zakrytą całą. Zobacz. Każdy ze stron. Oświetlenie. Tu możemy się jeszcze przebić. Dlatego się nie kopię pod siebie, nie? To jest taka jedna zasada. Kurde, znowu. Dalibyście sobie spokój z tą lawą, naprawdę. Nie mam się gdzie tutaj zaczepić nawet. Kurde, jeszcze zamurowałem. Jakby wejście.
Tutaj. Jest tu coś ciekawego, żebym tam mógł podejść sobie? Nic nie widzę. No to jak nic nie ma, to nie ma sensu tego trzymać otwartego, co nie? Dobra, jest 20 minut odcinka. Myślę, że na tyle to by było. Pokazałem wam, co zrobiłem poza odcinkiem, jak to teraz wygląda. Troszeczkę żeśmy się tutaj przekopali. Skończył mi się kilo, więc to jest odpowiedni czas do tego, żeby wracać jednak. Jednak, tylko znowu muszę tą samą trasą wrócić. Tutaj muszę to jednak zalepić, żeby ktoś przypadkiem tutaj nie wpadł. Ktoś ci wstrzeli. Ja, zobaczcie, ile mam jeszcze tego kilofa. Ja to spoko, mogłem jeszcze tak nie uciekać. 9 strzał mam, to też w sumie nie tak dużo. Tutaj trochę bruku. Dobra, parę itemków sobie zdobyłem, co w sumie jestem zadowolony z tego. Tam na górę nie idę, bo nie mam po co dzisiaj. Dobra, ja sobie to wszystko pochowam, ja sobie to wrócę już w zasadzie do mojej kwatery głównej. A na dzisiaj wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostaw łapkę w górę. Napisz jakiś komentarz. Pamiętaj o zasubskrybowaniu tego kanału, jeśli jesteś nowy. Pamiętaj o dzwoneczku, żeby otrzymać powiadomienia. Zapraszam cię oczywiście na mojego Instagrama, na mojego Discorda. Wszystkie linki masz w opisie. A ja mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.